Witajcie. Obecnie coraz większą popularnością cieszy się teoria przybyszy z kosmosu, Anunnaków, którzy stworzyli ponoć człowieka i poprzez ingerencje genetyczne doprowadzili do jego rozwoju. Historia starożytnych astronautów o przybyszach z gwiazd jest bardzo mocno rozpropagowana zarówno poprzez książki, telewizję, jak i przez wiele twórców kanałów na YouTube. Skąd bierze się ta rosnąca popularność? Jak to się ma do podań biblijnych? Czy Anunnaki to biblijni Elohim? Kim jest tajemniczy Bóg El? Witajcie w części drugiej cyklu o Bogu Biblii. W pierwszej kolejności chciałabym krótko przypomnieć, kim byli Anunnaki. A więc, według mitologii mezopotamskiej, byli oni dziećmi boga Anu, który był bogiem nieba. Anunnaki byli zrodzeni w początkowym okresie tworzenia wszechświata i zamieszkiwali niebo i ziemię. Bogowie Anunna mieli wchodzić w skład boskiego zgromadzenia ferującego wyroki oraz być sędziami w podziemnym świecie zmarłych. W okresie późniejszym uznano ich w odróżnieniu od Igigi za bóstwa starsze i najznaczniejsze. Biblia również mówi o zgromadzeniu Elohim, o boskiej radzie, o tym, jak najwyższy z Elohim rozdzielał ludzi pomiędzy różnych Elohimów i że Jahwe był tym, któremu przypadli Judejczycy. Dużo jest tu podobieństw podań biblijnych do mitów sumeryjskich. Anunnaki są powszechnie uznani za obcą rasę przybyłą z gwiazd. Łączy się ich z biblijnymi Elohim, ponieważ uważa się, że słowo to oznacza tych, którzy przybyli z nieba. Dzisiaj wiele ludzi odrzuca Biblię, odrzuca wiarę w jedynego Boga Stwórcę, ponieważ zwolennicy starożytnych kosmitów nagłośnili fakt, że w Biblii, zwłaszcza w Księdze Rodzaju, jest opis stworzenia świata i człowieka, w którym występuje słowo Elohim, które z kolei jest rzeczownikiem liczby mnogiej, więc twórców było wielu. I że w ogóle cały ten opis stwarzania biblijnego i biblijny Bóg to jedna wielka ściema. Zanim rozpatrzymy kwestię gramatyczną terminu Elohim, chciałabym zrobić małą dygresję na temat, jak to się zaczęło, jak powstał nowy kult paleoastronautyki, czyli przekonania o obcej rasie kosmitów, która konsekwentnie wypiera przekonanie o istnieniu jedynego Stwórcy. Za pioniera przekonania o istnieniu inteligentnej rasy z kosmosu przybyłej na Ziemię można uznać Konstantego Ciołkowskiego, rosyjskiego uczonego polskiego pochodzenia, który był wynalazcą wielu rzeczy. Niesamowity człowiek o ciekawym dorobku naukowym. To on w latach 1928-29 zastanawiał się nad możliwością wizyt kosmitów na Ziemi. Później astrofizycy Szkłowski i Carl Sagan zaczęli przekonywać, że naukowcy i historycy powinni zacząć na poważnie rozważać możliwość kontaktu z cywilizacją pozaziemską. O tym z kolei Erich von Däniken na przełomie lat 60. i 70. XX wieku zdobył ogromną popularność po publikacji w 1968 roku swojej bestsellerowej książki pod tytułem Wspomnienia z przyszłości, a następnie Zacharia Sitchin i jego seria książek Kroniki Ziemi rozpaliła wyobraźnię mas ludzi. Taką wisienką na torcie okazał się serial z 2010 roku Starożytni Kosmici. Stał się on orędownikiem idei o kontaktach z obcymi i doczekał się już 19 sezonów. Oczywiście pisarzy różnych książek o tej tematyce jest wielu. Ostatnio na topie jest włoski znawca hebrajskiego Mauro Bilino,
autor wielu książek oraz Paul Wallis, były pastor pochodzenia australijskiego, prowadzący kanał The Fifth Kind. Kanały obu panów zalinkuję pod opisem. Również filmik obu panów pod tytułem Elohim nie są Bogiem załączę w opisie. Obaj panowie są zażartymi propagatorami idei, że biblijni Elohim to obce rasy przybyłych na Ziemi kosmitów. Pan Mauro przez połowę filmiku przekłada i pokazuje stosy książek, powołuje się na profesora Garbiniego z Uniwersytetu Hebrajskiego, profesora filologii semickiej, który powiedział to, co większość już wie, że hebrajski jest dialektem kananejskim i że został zrekonstruowany pod koniec I wieku przed Chrystusem i że to język nie trzymający się zasad gramatycznych. Uwaga! Zapamiętajcie to, bo to ważne. Hebrajski to język nie trzymający się zasad gramatycznych, ale teologicznych idei. Pan Mauro po podkreśleniu tego faktu co robi? A on czepia się jak grzeb się gogo na gramatyki hebrajskiej. I cytuje wersety, gdzie w Biblii jest Elohim, dowodząc, że liczba mnoga jest dowodem na obcych kosmitów, pomijając całkowicie, gdzie słowo to miało inny sens. W drugiej połowie filmu Paul Wallis, który przyznam ma świetną wejściówkę do swojego kanału i ujmujący sposób przekonywania, otóż w drugiej części, po wygłoszeniu jak zwykle komplementów w stronę pana Bilino, panowie nie mieszkają za każdym razem budować sobie wzajemnie autorytetów, opowiada, że Elohim często jest tłumaczony przez ludzi wierzących, że to Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, czyli Trójca. I dlatego jest w liczbie mnogiej. I jest to prawdą, że wielu tak myśli, tak jak jest prawdą, że jest to błędna interpretacja, bo idea ta powstała wieki później, w okresie Nowego Testamentu, a nie u zarania świata. Więc z tego filmu są tylko tak naprawdę dwie wiadomości. Pierwsza, gramatyka hebrajska nie kieruje się żadnymi regułami, a mimo to pan Mauro jej się czepia. I druga, Elohim to nie Trójca. Dlaczego o tym mówię? Uważam, że ważne jest, aby przedstawić prawdę. Oczywiście, co ja sama uznaję za prawdę w danej chwili, pod wpływem nabycia nowej wiedzy może ulec zmianie. Jednak dla mnie jest ważne dotarcie do niej i zdobycie wiedzy. Pan Bilino dopiero staje się gwiazdą na rynku polskojęzycznym. Pani Monika Cichocka bije rekordy popularności, tłumacząc jego programy i ślizga się na popularności tego pisarza. Sposób, w jaki go opisuje, jest prawie równy Bogu. Podkreślanie, jakim to nie jest ekspertem i mocne sugerowanie, że on musi mówić prawdę, jest w moim odczuciu mocną manipulacją słuchaczami albo zwykłą niewiedzą. Ja na tyle mam przewagę, że znając język włoski, mogę swobodnie wysłuchiwać pana Bilino w jego języku i nie potrzebuję tłumaczy. Bilino jest mocno krytykowany przez historyków i biblistów o naciąganie i przeinaczanie faktów. Chcę tutaj podkreślić, że jestem pełna podziwu dla zapału i płodności pisarskiej, ale to, co mnie razi u niego, to intencje. Bo według moich odczuć jest to pozowanie na znawcę, by ludziom ukazać prawdę, a tak nie jest. W rozmowach z Paulem Wallisem Bilino podkreśla, że zależy mu na tym, by ludzie poznali prawdę biblijną i czytali Biblię z szacunkiem. A w wywiadzie na kanale jakichś młodych ludzi, którzy nigdy nie przeczytali ani jednego rozdziału z Biblii, naśmiewają się wraz z panem Biliną z ludzi, którzy podchodzą do Biblii szacunkiem. Wypowiedź typu, kto do chuja czyta tą starą książkę i wierzy w te brednie, i wspólne zaśmiewanie się nie bardzo przystoi poważnemu człowiekowi. I dodam, że Bilino nie jest żadnym profesorem, ale o tym pogooglujcie sobie sami. Dlaczego to mówię? Bo uważam, że jest ważne, by przestrzec ludzi na podstawie czyich wypowiedzi budują swoje przekonania. Powtarzam to jeszcze raz. Nie wierzcie żadnemu człowiekowi, żadnej ludzkiej interpretacji. Badajcie, wyciągajcie wnioski, sprawdzajcie. Ja też mogę się mylić. Jest to temat bardzo chwytliwy i mogłabym swoimi filmikami nakręcać publikę, idąc w popularnym kierunku.
ale na to nie pozwoliłoby mi sumienie, by nie przekazywać tego, do czego doszłam, do swoich poszukiwań. Chciałabym omówić temat według następujących punktów. Zrobię w opisie czasówkę, byście mogli swobodnie powrócić do wybranego momentu tematu. Raczej nie zmieszczę się czasowo, by omówić podane punkty w jednym odcinku, ale przynajmniej będziecie mieli zarys planu, jaki temat będę omawiać. Po raz pierwszy, czytając Biblię, napotykamy słowo Elohim w Księdze Rodzaju, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Nie wiem, czy wypowiem to dobrze. Bereshit bara Elohim. Etha Shemaim be'etha ar. Słowo Elohim zostało użyte w liczbie mnogiej w języku hebrajskim, czytanym od lewej strony do prawej. Rzeczowniki rodzaju męskiego mają końcówkę im, a rzeczowniki rodzaju żeńskiego mają końcówkę od. Słowo Elohim pochodzi prawdopodobnie od słowa El, które z kolei pochodzi od wczesnosemickiego czasownika Alef Lav Lamet, oznaczającego być mocnym, potężnym lub być pierwszym na czele. Tak podaje większość encyklopedii. Obecnie większość biblistów uważa, że słowo to ma charakter pierwotny i wcale nie pochodzi od czasownika. Niektórzy na przykład uważają, że Elohim pochodzi od słowa Eloach, które występuje w Biblii około 57 razy. Jednak jest to mało prawdopodobne, ponieważ to słowo występuje dużo, dużo później, w czasach monarchii, w czasach Królestwa Izraelskiego. Pojawia się na przykład w psalmach, występuje w języku aramejskim i arabskim. Także Elohim jest formą znacznie starszą. Bibliści skłaniają się do wyjaśnienia, że to właśnie Eloach, pierwsze pojedyncze, pochodzi od pierwotnego Elohim, że to Eloach, forma pojedyncza, pochodzi od pierwotnego Elohim w liczbie mnogiej. A teraz, moi drodzy, co znaczy słowo El? Słowo El oznacza po prostu Bóg. I takie znaczenie ma w wielu językach, na przykład hebrajskim, ugaryckim, fenickim, moabickim i w ogóle w językach semickich, poza etiopskim, nawet w egipskim. El, krótko mówiąc, jest to tytuł, a nie imię własne. Oznacza najwyższego Boga w panteonie kananejskim i ugaryckim. To Bóg Ojciec, Stwórca Wszystkiego. Ciekawostką jest, na którą zwrócił uwagę Mark Smith w swojej książce The Early History of God, czyli Wczesna Historia Boga. Na stronie 33, poświęconej właśnie Jahwe i El, zwrócił uwagę, że nazwa Izrael wcale nie podchodzi od Jahwe. Zwróćcie uwagę. Izrael w swojej nazwie, w końcówce, ma słowo El. Czyli Izrael pochodzi od Boga El, nie od Boga Jahwe. Oczywiście w tym pierwszym wersecie Księgi Rodzaju 1.1 ciekawy jest też fakt, że Elohim, liczba mnoga, a po nim występuje czasownik bara, oznaczający stworzył. I ten czasownik jest w liczbie pojedynczej. Ale liczba mnoga nie ogranicza się do samego tytułu Boga. Pojawia się często w miejscach opisujących działanie Boga. Na przykład tak jest w Księdze Rodzaju w 26 wersecie pierwszego rozdziału. Uczyńmy człowieka na nasz obraz, na nasze podobieństwo. Tylko w tym jednym wersecie Elohim mówi o sobie trzy razy w liczbie mnogiej. Jest podobnie w rodzaju 3 rozdział 22. Oto człowiek stał się taki jak jeden z nas. Następnie rozdział 11, 7 werset, kiedy jest mowa o tym, że Bóg chciał zejść na ziemię, aby pomieszać języki tym, którzy budowali wieżę Babel. Jest tam takie określenie: nurze, zejdźmy i pomieszajmy im języki. Kto to do kogo mówi? Dlaczego tak często Bóg mówi w liczbie mnogiej? W innym miejscu, Ozeasza 12:5, jest powiedziane, że Jakub rozmawiał w Betel z nami. Jest to liczba mnoga. W Izajasza 6:8, kiedy Bóg się pyta, kogo ma posłać, by mówił w jego imieniu. Jest tam wyrażenie, kogo mam posłać, kto nam pójdzie, to dla nas pójdzie.
Wiele ludzi, a w większości katolików, tłumaczy ten fakt, że jest to związane z Trójcą, jak już wcześniej mówiłam na początku filmiku. Ale jak zostało już wyjaśnione, Trójca jest nauką nowotestamentową. Następny werset, 1 Mojżeszowa 20:13. Jest to opis, kiedy Abraham miał opuścić Ur chaldejskie i miał wyruszyć do ziemi, którą wskaże mu Pan. 1 Mojżeszowa 20:13. A kiedy wyprowadzili mnie Elohim, rodzaju 35:7, tu bowiem objawił mu się Bóg, ponieważ tam objawił mu się Ha Elohim w oryginale. Czasowniki stosowane do słowa Elohim również są w liczbie mnogiej i wygląda na to, że Elohim jest więcej. Dlatego wstała ta historia, ta cała teoria, że to nie jeden pojedynczy Bóg stworzył człowieka, że tych twórców było więcej. Wszystko właśnie wiąże się z gramatyką hebrajskiego. Teraz jest jeszcze inna sprawa. Elohim nie oznacza tylko Boga Izraela, jak można by było pomyśleć. Elohim oznacza również innych bogów. Takim miejscem, który tego dowodzi, jest 2 Mojżeszowa, 12 rozdział, 12 werset. Odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu. W oryginale konstrukt Elohe, oznaczający Elohim. Odbędę sąd nad wszystkimi bogami Elohim. Na przykład Ozyrys, Set, Horus, Ra, tam w Egipcie było ich do diabła i trochę. Ciekawy jest również fakt, że w Biblii jest podane, że Jahwe jest jednym z Elohim, który swoją rangą, swoją potęgą jest większy od wszystkich innych Elohimów. Mówi o tym Księga Wyjścia, 11 rozdział, 11 werset. Teraz wiem, że Pan, w oryginale Jahwe, jest większy od innych Elohim. Bardzo takim znaczącym wersetem, takim fundamentalnym dla teorii paleoastronautyki jest werset z psalmów, z psalmu 82, wersetu 1. Bóg powstaje w zgromadzeniu bogów, pośrodku bogów sąd odbywa. Bóg El jest ojcem pokoleń bogów, którzy tworzą radę, której El przewodniczy. W najstarszych tekstach biblijnych Bóg hebrajski jest tu pokazany na wzór panteonu kananejskiego lub ugaryckiego. W psalmie 97, a 7 wersecie jest napisane: wszyscy bogowie hołd mu oddają, padają na twarz przed Bogiem Jahwe. Co to jest? Nie wiem, czy słyszeliście takie słówko, ja niedawno się go nauczyłam. Henoteizm. Jest to forma pośrednia pomiędzy politeizmem a monoteizmem. Henoteizm wywyższa jednego Boga pośród innych bogów. I dokładnie to miało miejsce przez wiele dziesiątek lat czy stuleci w narodzie izraelskim. Od czasów Abrahama. Abraham znał wielu Elów, był politeistą. Potem okazał mu się na pustyni El Shaddai, przez Mojżesza uznany, że był to Bóg Jahwe, który objawił mu się jako El Shaddai. I to był długi, długi okres właśnie tego henoteizmu, kiedy ludzie czcili różnych bogów, a w tym czcili Boga Jahwe, czy El Shaddai. Izraelici, jak wszystkie inne narody, byli politeistami. Gdy poznali tego Boga na pustyni, Boga Synaju, uznali go za wyższego spośród innych. Świadkowie Jehowy, na przykład, tak jak i inni z wyznań chrześcijańskich, próbują wmówić swym wyznawcom, że od Adama człowiek był monoteistą, że wszyscy patriarchowie czcili i wierzyli w jedynego Boga. Tak nie było.
zarówno za czasów Noego, jak i za czasów Abrahama czczono wielu bogów. Dopiero Mojżesz podejmował próbę wprowadzenia monoteizmu, uznania wszystkich bogów za fałszywych i wywyższenia jedynego Boga Jahwe. Był to naprawdę długi okres monolatrii. Czczenie Jahwe jako najwyższego Boga pośród innych. Dopiero po czasie Izraelici doszli do przekonania, że Bóg Jahwe jest tym jedynym, tym prawdziwym Bogiem całego świata. Na początku był to tylko Bóg plemienny, Bóg ich ludu. Ciekawe jest też, że na przykład brat Mojżesza, Aaron, cały czas działał mu na przekór. Niby działał razem z nim, a działał mu na przekór. Mojżesz poszedł sobie po prawa na górę Synaj, a ten co zrobił? Ano cielca ulepił. Czyli jednym sercem był tu, drugim sercem był tu. Albo nogą, jak kto woli. Chodzi mi też o to, że ten okres taki właśnie henotoizmu był bardzo długi. I żal, naprawdę szkoda, że się tego nie naucza. Że nie mówi się o tym na lekcjach historii, na lekcjach religii. I jest wielka szkoda, że ludzie, którzy stoją na czele różnych religii, próbują wciskać kity i programować ludzkie umysły, że od samego początku Biblii, od samego początku, od zarania, byli patriarchowie, byli dobrzy ludzie, którzy znali jedynego prawdziwego Boga i którzy mu służyli, że tym Bogiem był Jahwe. No to jest czysta bzdura, bo tak nie było. Wiecie co, powiem wam, że ten odcinek, żeby nie przedłużać, to już go zakończę. A w następnym odcinku poruszę takie zagadnienia jak Elohim, oznaczające konkretne bóstwa, Elohim, istoty pozaziemskie, synowie Boży. I potem może jeszcze umówię próbę wyjaśnienia liczby mnogiej Elohim. Dlaczego jest liczba mnoga w Biblii? A na dzisiaj chciałabym już zakończyć i pozdrowić was serdecznie. Mam nadzieję, że te hebrajskie słówka i wersety was zbytnio nie znużyły i że wynieśliście z tego filmiku coś ciekawego. Napiszcie proszę w komentarzach, co było dla was zupełnie nowe. Czego jeszcze nie wiedzieliście, czego się dowiedzieliście z tego filmiku. Będzie to dla mnie taką satysfakcją, że robię coś, co ma sens. No i zapraszam was na kolejny odcinek, który jest już oczywiście w przygotowaniu. Trzymajcie się. Pozdrawiam was ciepło. Cześć. Monika.